Kilka pytań do ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dzień dobry, panie premierze. Jacek Ozdoba, poseł na Sejm w ramach interwencji. Pośle, proszę im przerywać, pan zapytać? Proszę, ale, nie, panie pośle, proszę mówić. Proszę. No to pan przeszkadza pana podwładny. Dziękuję bardzo, panie premierze. Chciałem panu zapytać, jak panu nie jest wstyd w sytuacji, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna hybrydowa. Nasi żołnierze są narażani na utratę życia bądź zdrowia, a pan nie wychodzi i nie broni polskiego munduru. Jest pan niekonsekwentny, bo ja oczekiwałem, że pan wyjdzie i pan powie, że pan rozmawiał z panem ministrem, prokuratorem generalnym na temat zarządzenia prokuratora regionalnego w Lublinie, który powołał zespół śledczy, którego celem będzie zebranie i karnoprawna ocena materiału dowodowego dotyczącego zachowań funkcjonariuszy podejmowanych wobec cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę polsko-białoruską. Panie premierze, jest pan ministrem obrony narodowej. Czy pan sobie zdaje sprawę, że dzisiaj użycie środków przymusu bezpośredniego, ochrona własnego życia funkcjonariuszy będzie obarczona tym, że nie stoicie za nimi murem? I kłamie pan w sprawie pana prokuratora Janeczka, bo wydał on oświadczenie, które mówi, że jest odcięty. Ile razy pan jako minister obrony narodowej spotkał się pan z zastępcą prokuratora generalnego, który zgodnie z prawem nadzoruje pion wojskowy, a został odcięty niezgodnie z prawem? Pan ponosi pełną odpowiedzialność. I wie pan co, na koniec dnia pan może się zasłaniać kwestią koalicji innymi tematami. Ale prawda jest taka, że nie macie wstydu, bo jeszcze niedawno pluliście na polski mundur. Razem z Donaldem Tuskiem pozwalał pan na to, żeby żołnierze polscy byli wyzywani, żeby było wręcz w kampanijny scenariusz wpisywał się film Zielona Granica, a pan nie reagował, kiedy wasi celebryci, wasi politycy na granicy wpisywali się w narrację Federacji Rosyjskiej. Dziękuję.